Sezon IC, witam was serdecznie w moim kolejnym filmiku z gry Team Fortress 2. Dzisiaj został wprowadzony nowy update do TF-a, w którym został wprowadzony nowy mod, mianowicie nazywa się on Manpower Mode. Na czym ten mod polega? Otóż zostały zmienione dwie mapki, mianowicie CP George oraz CP Foundry, na mapkę pod tytułem CTF Foundry oraz CTF George. Zostały także wprowadzone tak zwane haki, dzięki którym możemy się dostać dosłownie wszędzie. Jest domyślny przycisk na aktywowanie takiego haka, jest pod przyciskiem H, lecz ja radzę wam sobie to ustawić na jakiś bliższy przycisk. W moim przypadku jest to ustawione na przycisk E i dzięki temu jest o wiele jest szybsza moja reakcja podczas użycia tego haka. I co takiego się dzieje na tych mapach nowych podczas tego nowego modu? Otóż zostały dodane, a bardziej dodane, są wprowadzono na nich 9 różnych, można by to nazwać, mocy. Mianowicie jest to siła, odporność, wampir, warlock, haste, regeneracja, precyzja, agility i critical hit. Kiedy gracz założy na siebie daną moc poprzez wejście w nią, może ją zdjąć poprzez aktywowanie przycisku do zdejmowania teczek. U was powinno być to w podstawie pod przyciskiem L. A jeżeli nie będziecie chcieli tego zdejmować, to dopiero będzie ta moc z was zdjęta po waszej śmierci. Tak samo po zabijaniu danego gracza, nad którym widoczny jest dany znaczek, jaką moc na sobie nosi, ta moc zostaje z niego, tak jakby właśnie dropi z niego ta moc i wy możecie za nią, możecie sobie ją wziąć. Grałem dzisiaj na tym modzie, póki co pokażę wam dzisiaj mapę CTF George. I póki co muszę wam powiedzieć, że najlepszymi mocami jest mianowicie Strength, czyli moc, oraz Haste. Strength polega na tym, czyli siła, że mamy podwójny damage na każdej broni. Natomiast przy mocy Haste mamy podwojoną szybkostrzelność każdej broni oraz jej przeładowywanie. Tak samo mamy też podwojony nasz magazynek, tak samo nasz movement, czyli nasza szybkość jest przyspieszona aż o 30%. Posiadając moc haste, mając dobre bronie, można być naprawdę OP. I tutaj na tych klipach, które wam pokazuję, między innymi mam na sobie tego haste'a i nabiłem naprawdę chyba z jakieś 30 kilów na jednej broni. W zasadzie każdy z tych 9 mocy, możliwości jest naprawdę bardzo dobra. Tak samo dobra jest jeszcze regeneracja oraz precision, czyli precyzja. Regeneracja, no to jak sama nazwa wam mówi, przyspiesza waszą regenerację życia, tak samo jak i amunicji oraz metalu. Natomiast precyzja pozwala wam na zmniejszenie waszego... Natomiast precyzja pozwala wam na o wiele bardziej zwiększoną pewność trafienia przeciwnika. Bardzo dobrze sprawdza się grając właśnie Soldierem. Tak samo też Heavym. Nie grałem jeszcze z tym jako Sniper, więc jestem ciekaw, czy to tak samo pomaga przy strzelaniu headshotów. Jeżeli tak, to by było naprawdę niesamowite. Może powiem jeszcze o tych hakach. Haki, tak jak już właśnie wam wspomniałem, aktywujecie pod przyciskiem H, tylko aby najpierw móc z nich korzystać, musicie sobie je założyć w waszym miejscu na akcję, czyli tam, gdzie możecie sobie zakładać mianowicie wasze minigry, czyli wasze duele, tak? Czyli tam właśnie po wejściu na dany serwer, na daną mapę CTF George bądź
CTF Foundry, gdyż na innych mapach to nie działa. Musicie sobie wejść właśnie w ten wasz slot i włożyć ten hack. I wtedy możecie naprawdę, zostało na tych wszystkich mapach chyba zwiększona możliwość przyczepiania się do ścian. I po przytrzymaniu tego przycisku możecie zostać w danym miejscu, do którego się przyczepiliście, ale nie możecie wtedy używać żadnych ze swoich broni. Także póki co moje pierwsze wrażenia, to są moje pierwsze wrażenia, więc z góry przepraszam za taką mniejszą wiedzę. Myślę, że zrobię z tych modów parę odcinków. Myślę, że do każdego odcinka przepiszę każdą z danych mocy. Póki co wiem, że z jednej strony właśnie te haki są dość OP tak naprawdę i troszeczkę mogą zrujnować ten gameplay, ale dobrze, że są one możliwe do użycia tylko na tych dwóch mapach, w tym właśnie modzie Manpower. Gdyż no Heavy z góry jest, no tak naprawdę jest bardzo dobrą klasą i też można powiedzieć, że jest, no, jest bardzo silny, ale właśnie dzięki temu, że jest silny, to zostało mu zmniejszone możliwość movementu, czyli właśnie dlatego jest wolniejszy. A dzięki tym hakom Heavy może dostać się w każde miejsce na mapie ze swoim miniganem i zajść ludzi od tyłu, albo nie wiem, spaść na nich z góry i zacząć mi nawalać. U Soldiera za dużo się tak naprawdę, no, że tak powiem, nie zmienia, gdyż używanie haków, tak to głupio brzmi, używanie tych haków pod względem właśnie, że rzucasz i sobie lecisz na tym haku, to jest w zasadzie to samo co racket jumpowanie. A jeżeli nie, to te haki na pewno pomagają wam przy niedostawaniu damage'a podczas spadania, czyli tak zwanego fall damage'a. Myślę, że może być to dość dobrze użyte podczas grania z Market Gardenerem, gdyż tak naprawdę nie potrzebujesz teraz żadnej rakietnicy do skakania, gdyż możesz bardzo płynnie poruszać się po mapie dzięki właśnie tym hakom. Przez co można być dość, myślę, OP, ale w zasadzie nie wiem, czy będzie to działało na Market Gardenera, gdyż to działa tylko przy wybijaniu się z rakiet, więc no jeszcze tego nie wiem. Sprawdzę to w następnych moich odcinkach. Tak samo Engineer jest teraz dość OP z takim hakiem, gdyż może też się dzięki nim dostać na różne miejsca, na różne dachy, na których wcześniej nie można było się budować, a być może teraz się da i może rozstawić swoje centry. Spy jest naprawdę bardzo OP z tymi hakami, gdyż może się nimi poruszać będąc niewidzialnym, więc teraz naprawdę nie musi uważać na to, jak przeciwnicy chodzą, gdzie się wszyscy znajdują i starać się wybrać dobrą dla niego drogę, aby nie zostać zabitym i zajść przeciwników od tyłu. Dzięki tym hakom nie jest mu to w ogóle potrzebne. On może się skloakować i latać po całej mapie na tych hakach, co prawda dopóki mu się nie skończy dany cloak, i jeżeli nie uda mu się stab, to wtedy niekoniecznie jest skazany na śmierć, gdyż wtedy może łatwo użyć haka i zrobić się niewidzialny i nie wiem, przystanąć przy jakiejś ścianie dość wysoko i czekać, aż przeciwnik się znudzi i odejdzie dalej. Więc jest to dość naprawdę bardzo duża wygoda dla tego naszego spaja. Sniper też jest tak samo teraz bardzo dzięki temu silny, gdyż może też dzięki właśnie tym hakom dostać się na różne miejsca, z których może sobie swobodnie snajpić, a przeciwnicy nie będą wiedzieć, a jeżeli się dowiedzą, no to snajper może wtedy dość łatwo znowu uciec dzięki tym hakom. Więc mod mnie się osobiście póki co podoba, chociaż czasami można się troszeczkę denerwować, jak ktoś, taki demoman teraz z Lohenloadem weźmie, dostanie taką moc jak siła, czyli strength, i wystarczy jeden granat na Soldiera z full HP i umierasz, więc no ja podczas grania tutaj na tym George'u dość często się denerwowałem. Z jednej strony te moce są bardzo fajne, jak ty z nimi grasz, ale
są niefajne, jak no, ktoś przeciwko tobie ma jedną z tych takich lepszych, jak na przykład haste albo strength, mocy, i wtedy, jeżeli wiadomo, ktoś, ten gościu umie grać z tymi brońmi, Boże, z tymi mocami, czyli umie je dobrze wykorzystać, to wtedy no teraz dzięki temu modowi nie warto nie doceniać swoich przeciwników, nawet jeśli są to gracze free to play, gdyż no wiecie jak to jest z graczami free to play, mają jednak troszeczkę tego szczęścia. Także myślę, że póki co byłoby to na tyle, jeżeli chodzi o ten mod. Wyczekujcie kolejnych odcinków z tej serii. Tak, mam nadzieję, że można to nazwać jako seria. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o lajkowaniu, komentowaniu i subskrybowaniu mojego kanału. Także do zobaczenia, na razie i cześć! I mi się, że obrywając, nie wiem, za pleców, ale nie, będą szli cały czas do przodu. Chyba Heavy'ego zabiliśmy. O, drugiego Heavy'ego. O kurczę, teraz tego medyka postanowię zniszczyć. O, idź mi stąd, Pyro. Naprawdę, Leonard.